Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, takich jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.zadania-projekto.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami. Gdy będę miała możliwość, to odpiszę na pewno. Kwestia cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Mailuję na bieżąco, w miarę możliwości, a dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie z zadania przedmiotu badania operacyjne z zakresu przepływów międzygałęziowych. Zadanie jest następującej treści. Może typowej treści nie ma, ale polega na tym, że mamy jakąś tabelę przepływów międzygałęziowych. Jest to tak zwany trójgałęziowy model Leontiewa. Dlaczego? Bo mamy trzy gałęzie gospodarki. Każda z nich posiada swoje przepływy międzygałęziowe. Ileś produkuje, czyli mamy określone ilości produktu globalnego i wiemy, ile wynosi popyt zewnętrzny, czyli mamy ten, powiedzmy, stan początkowy tego zadania. I po pierwsze, żeby cokolwiek tutaj policzyć w zadaniu dotyczącym przepływów międzygałęziowych, musimy po pierwsze określić, że te elementy w środku są to tak zwane przepływy międzygałęziowe, wektor produktu końcowego, czyli u nas możemy to nazwać jako popyt zewnętrzny, są te wartości tutaj po prawej stronie, i wektor produkcji globalnej, to w tym momencie 440, 220 i 160. A skąd to się wzięło? A więc to są te wartości, powiedzmy, ile my chcemy produkować przez każdą z gałęzi. I teraz, żeby cokolwiek liczyć na podstawie macierzy Leontiewa, musimy na początek wyznaczyć tak zwane współczynniki techniczne. I teraz jest to liczone w ten sposób, tak jak tutaj widzimy, że każdą z wartości przepływów międzygałęziowych, czyli tych z tej macierzy 3 na 3, dzielimy przez wielkość produkcji globalnej dla każdej gałęzi. I teraz faktycznie dzielimy to, na przykład tutaj powinna być tabela, jeszcze jeden wiersz, gdzie jest podpisane 440, 220, 165, i na przykład te pierwsze wartości z pierwszej kolumny dzielę przez wartość pierwszego wiersza, potem elementy drugiej kolumny przez tą wartość gałęzi drugiej, i elementy z trzeciej kolumny przepływów międzygałęziowych dzielę przez produkt globalny z trzeciej gałęzi. Otrzymujemy macierz tych współczynników, którą możemy zapisać następująco. To są konkretnie liczby A1,1, A1,2, A1,3. Wszystko zapisane, powiedzmy, jako elementy macierzy A, która jest tutaj już wypisana. Potem liczymy tak zwaną macierz Leontiewa. Ona liczona jest jako macierz jednostkowa minus ta macierz współczynników produkcyjnych, jakie mamy wypisane. No i teraz co to nam daje? To, że po odjęciu od tych układu zero-jedynkowego macierzy jednostkowej macierz współczynników A otrzymujemy macierz Leontiewa. Ona będzie nam potrzebna do kolejnych kroków, a dokładniej do tego, że po kolei wyznaczamy macierz Leontiewa odwrotną. Jest tu wzór zapisany, ale generalnie liczymy wyznacznik na początek z macierzy Leontiewa. Dlaczego? Bo żeby odwrócić dowolną macierz w matematyce, muszę liczyć z niej wyznacznik. Bo jeżeli nie ma możliwości wyznaczenia wyznacznika, to macierzy nie odwrócimy, jest nieodwracalna, żebym tak się wyraziła. I jeżeli ta macierz Leontiewa jest typu 3 na 3, to albo zastosujemy schemat Sarrusa, albo wyznaczymy metodą dopełnień Gaussa, albo w Excelu z użyciem funkcji macierz.odw policzymy wyznacznik. I jeżeli on jest niezerowy, tak jak u nas nam wyszło wynik 0,55, to możemy wyznaczyć macierz odwrotną do L.
i zgodnie z zapisem detransponowane, to jest macierz dopełnień, która jest transponowana na podstawie tej macierzy Leontiewa. I teraz po podzieleniu każdej z liczb przez 0,55 otrzymujemy macierz odwrotną. Można też od razu z użyciem Excela wyznaczyć macierz odwrotną do macierzy Leontiewa, zapisując jakby, zaznaczając najpierw pole 3 na 3 i wpisując w pierwszą tutaj komórkę równa się macierz ODW, zaznaczając na podstawie jakiej macierzy chcemy liczyć odwrotną, wciskając Ctrl Shift i dopisując Enter, dociskając, wyskoczy nam właśnie taka macierz odwrotna. I po pierwsze, w ogóle tą macierz Leontiewa zastosowaliśmy po to, żeby wyznaczyć tak zwane prognozy, czyli ile może wynosić wartość przepływów międzygałęziowych, na przykład w pierwszym przypadku, gdyby zmieniły się produkty końcowe, czyli te popyty zewnętrzne. Jeżeli by one odpowiednio miały wzrosnąć, te produkty końcowe, o 44, 24 i 54, czyli o trzy przykładowe wartości, to jeżeli wiemy, że produkcja globalna wynosiła odpowiednio tyle samo, co było, czyli 440, 220, 165 i ma nastąpić wzrost o 44, 24 i 54, to produkcja globalna po zmianie wynosi sumę tego, co było, plus wartość zmiany. A jak wiemy w tym momencie, zmiana produktu końcowego zależy od wyniku macierzy Leontiewa razy ta zmiana. A więc w tym momencie mnożymy macierz Leontiewa razy tą wielkość tej zmiany, która ma być zastosowana, i to, co otrzymamy, stanowi zmianę produktu końcowego. Jeżeli przemnożymy w sposób macierzowy każdy wiersz razy tą kolumnę, każdy wiersz razy tą kolumnę, otrzymamy macierz kolumnę 3 na 1. I co to nam będzie dawało? To, że jeżeli przed zmianą produkt końcowy wynosił, tak jak było na początku, 286, 110 i 108, i dodamy do tego tą zmianę tego produktu zewnętrznego, która nam wyszła, będziemy wiedzieć, jaka jest ta wynik, prognoza, faktycznie prognoza produktu końcowego po zmianie produkcji globalnej. I to zastosowaliśmy dokładnie ten malutki wzorek. I teraz kwestia interpretacji, że jeżeli produkcja globalna w przyszłym roku zmieni się, wzrośnie dokładnie o odpowiednio 44, 24, 54, to produkty końcowe wzrosną też, ale odpowiednio o 23, 0,2 i 43,8 jednostki. Drugim przypadkiem prognoz w modelu Leontiewa, prognoz, jakie możemy wyznaczyć, to jest pytanie, o ile wzrośnie produkcja globalna, jeśli produkty końcowe wzrosną odpowiednio o 20, 34 i 42. Korzystamy tutaj z tego wzoru, jaki mamy zapisany, czyli musimy przemnożyć odwrotną macierz Leontiewa razy naszą produkcję, zmianę produktów krańcowych, przepraszam, końcowych, i to faktycznie stanowi po prostu przekształcenie tego wzoru, który tutaj mamy wyżej, to jest przekształcenie tego wzoru. Po prostu w sposób macierzowy raz nie wiadomo, nie jest mały x, a duży x. Zmiana dużego a małego x-a. I faktycznie przemnażamy naszą macierz Leontiewa razy nasze zmiany produktów końcowych i uzyskujemy w tym momencie, o ile zmieni się produkcja globalna, gdy produkty końcowe zmieniły się o tyle. I kwestia jest interpretować, że jeżeli produkty końcowe w przyszłym roku by wzrosły o 24 i 42, to produkcja globalna wzrośnie o 51 po przecinku, 65 po przecinku i 58 po przecinku. Zostaje nam na koniec tylko już ustalić, jaka będzie ta tabela przepływów międzygałęziowych dla pierwszego przypadku. Jeżeli nasza produkcja wzrośnie o 20, 34, 42, to możemy powiedzieć, że produkty końcowe wzrosną o odpowiednie tutaj zaznaczone wartości. I teraz
widać, że produkt końcowy, jeżeli on miał ulec zmianie, to produkcja globalna też uległa zmianie. Tutaj mamy te dwie kolumny zmodyfikowane. Jeżeli mieliśmy drugi przypadek, że miał się zmienić produkt końcowy o 20, czyli 4,42, to produkcja globalna też miała wzrosnąć o ileś tutaj podane, no, zaznaczone. Oznacza to tyle, że zarówno zmienia się i produkt końcowy, i ta produkcja globalna. Także w ramach przypomnienia mamy model Leontiewa pierwszego przypadku, jak i drugiego przypadku. I ja na tym kończę omawianie tego zadania. Gdy potrzebujecie się ze mną skontaktować, to mailujcie od razu na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu pliki z zadaniami. Odpiszę, gdy tylko będę miała taką możliwość. Staram się mailować na bieżąco i zadania rozwiązuję. I gdy tylko mam taką możliwość, i rozwiązujcie sami jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało, powiedzmy, pozytywne przyjście jakiegoś zaliczenia. Na pewno komentujcie moje filmy, jest to bardzo mile widziane z mojej strony. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie poszczególne filmy, a możecie również udostępniać filmy znajomym i korzystajcie z całej tej wiedzy udostępnionej przeze mnie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce i jak najwięcej rozwiązanych zadań, a będzie to na pewno zwiększać Wasze szanse na zaliczenie. Pozdrawiam.